Siema, siema, tutaj Kongo, witam was w pierwszym odcinku z gry Dwarves, czyli Krasnoludy, tak tłumacząc na piękne nasze polskie. Witam was bardzo serdecznie w nowej serii, mam nadzieję, że nowej serii, zobaczymy. Szczerze mówiąc, zobaczę, jak mi się w to gra i właściwie o co tutaj chodzi generalnie. Ja mniej więcej ogarniam tę grę, ponieważ oglądałem całą serię Gimpera i bardzo serdecznie ją polecam, szczerze mówiąc, bo jest zajebista, naprawdę polecam. Znaczy, mówię o serii, chociaż grę też. Nie znam jej, znaczy, znam tyle, że tak jak tutaj mamy pierwszą ten, tak? Można zawsze zdobyć kill off i topór i kill off i dwa topory, tak? Ja już się przyzwyczaiłem na to mówić trzy toporki, jak to mówi właśnie Gimper, bo jak to jest, jak się coś ogląda, to po prostu tak to jest. I ja przejdę sobie, zobaczymy. Przejdziemy pierwszą bitwę, chociaż ja już ją przeszedłem. Tutaj jest tak, kurna. Defeat all enemies with only the handful of warrior given to you, tak? Czyli... co? Aha, po prostu ich pokonać, żeby dzięki ziomkom, których mi dali, wojownikom, tak? Lose only two or less warriors, czyli za dwa toporki dostajemy dwa toporki, jeśli kurna mać, teraz nie mogę ten. O, poląc to na moją tą, na Dwarves Free to Play sobie zaczął grać, ponieważ to jest wersja Free to Play, na moje polecenie. W każdym razie, lose only two or less warriors, czyli kurna, nie mogę się wysłowić, strać jednego, dwóch albo mniej warriorów za dwa toporki, a tutaj jest na trzecim, czyli nikogo nie można stracić i poziom 12. Czekajcie, ja tutaj... okej. I tak, bierzemy kampanię, challenge i to battle, czyli generalnie ja wiem, jak to zrobić, bo to chodzi o to, żeby wszystko przejść po prostu jednym gościem, wtedy on ma 12 poziom. Mamy tutaj, nie wiem ilu w sumie tych wojowników, 4 tylko? Wydaje mi się, że ich jest więcej później. No właśnie, dobra, chodź tu gościu. Jak się kliknie control, to jak, czekajcie, jak to jest? Klikam. Aha, dobra, w ten sposób. Dlaczego mi się wydawało, że to trzeba było robić z kontrolem? Albo z shiftem? A nie, to się robiło z Q. Okej, w ten sposób. Dobra, pójdziemy sobie tutaj i po prostu gościowi każemy. Jak się przytrzyma S, to się zwiększa czas. Bo generalnie... o, stop. Zapomniałem o tym, że do cholery jasnej oni nie mogą tutaj przyjść. Ty wracaj, bo generalnie chodzi o to, żeby tutaj było tak, że walczymy jeden na jeden, żeby nie było tak, że ja wychodzę na 5 na raz, no nie? Bo wtedy można naprawdę dostać dość mocno po odbycie, a to jest niefajne, więc tak nie robimy. Tak, i tutaj sobie pójdziemy tędy. Ty gościu, weź tam, wracaj. Gdzieś tu. Może zrobimy tak, bo tutaj się robiło tak, się tutaj klikało, cholera, o. Dobra, i tutaj, i wtedy wszyscy wracali. Tutaj jest ten mój trzeci poziom. Każę ci tutaj iść, a wy... no, i to zniszczyłem. Dobra, teraz tak, ty gościu, pójdziesz sobie tędy. Później sobie pójdziesz tutaj. I tutaj, dobra. Dobra, i ciskamy w takim razie. I oczywiście tutaj znowu robimy akcję z tym, że tego wracamy tutaj, żeby nikt nie walczył tutaj właśnie 2 na 2, znaczy 2 na 1, tak? Albo jeszcze gorzej, bo może być oczywiście jeszcze gorzej. Dobra, i czekajcie. I teraz tutaj sobie idź tu. I dokładnie taka sama metoda. Ja wiem, że to jest dość nudne, ponieważ ja ogarniam ten poziom bardzo dobrze, ponieważ no oglądałem Let's Play'a, tak? Więc to jest nie dziwne, że ja to ogarniam. Nie spodziewałem się, że będę sam w to grał tak naprawdę, więc no dlatego z tego to wynika tak naprawdę. Dobra, czekajcie, gościu, idź tu. Idź tu, idź tu. Dobra, powiedzmy, że pójdziemy sobie tutaj. Nie wiem, w sumie na tych wolę nie iść. Wydają się trudniejszymi. Dobra, zobaczymy, jak ja sobie tutaj poradzę. Czy sobie na pewno poradzę. Czy gościu mi nie umrze przypadkiem, bo to było dość słabe. Dobra, z tego co widzę, to teraz tutaj jest. No i dobra, i teraz idziemy sobie tu. A nie, stop, czekajcie. Nie chcę tutaj iść. Pójdę sobie tutaj. Tutaj sobie pójdę w ten sposób. I tutaj pójdę w ten sposób. Shit. O tak. I teraz tutaj mogę zrobić tak i wtedy jestem właśnie w takim korytarzyku, o to mi chodziło, żebym mógł się bić właśnie jeden na jeden, było mi łatwiej to robić. Dobra, teraz co? No to teraz pójdziemy sobie tędy, no bo co mi tam? YOLO swag. Dobra, dawaj ta. I robimy jebut i tutaj jebut, żebyś za daleko nie odchodził. O fucking shit, zminimalizowałem sobie grę. Sam sobie zminimalizowałem grę, jeśli nie będzie teraz chodzić, to się chyba zabije.
Dobra, jestem tutaj ponownie, jestem powiedzmy w tym samym miejscu. Oh shit, stop. Cholera, tutaj cofaj, tutaj, aż cholera, troszeczkę spieprzyłem, ale dobra, jest test. Ciśniemy i po prostu ciśniemy, dobra, jesteśmy właśnie w tym samym miejscu, pokonałem tam tych wszystkich ziomsów. Teraz po prostu ciśniemy tędy, co to jest, nie wiem co to jest. Czy to mi coś da, gówno mnie to szczerze mówiąc obchodzi, idziemy sobie tutaj, tutaj. I tutaj po prostu sobie zrobimy, cofniemy. Tutaj zobaczymy jak mi to tutaj wyjdzie. Fuck, no znowu to zrobiłem, serio? Dobra, jestem znowu, kurna, jak znowu sobie zminimalizuję grę, to chyba pierdzielę, bo ja po prostu sobie minimalizuję grę i wtedy to wszystko szlak trafia, no. Dobra, ciśniemy sobie tutaj. Już, kurna, trzeci raz to muszę przechodzić, co za shit. Wiadomo, że do pewnego momentu, a nie całość, no ale dobra. I teraz już mamy, powiedzmy, tutaj zrobione i teraz ten nasz gościu, który ma 9 level, idzie sobie tutaj. I tu sobie ogarnia, tutaj sobie ogarnia temacik. Ciska, ciska, ciska i pięknie. I teraz pokazuje nam się nowa rzecz. Aha, there you go. So, nie muszę tego czytać, on to czyta, ale dobra, i tak wam nie dam tego przeczytać. Ha, 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 zło. Evil, evil, evil. I w ogóle. Evil i w ogóle. Dobra, napierdzielamy w ten sposób. Napierdzielać, napierdzielać. I teraz idziesz tutaj do niego i go tam bijesz. Napierniczaj go i pięknie, zabił go. I pięknie. Well done, my friend. No i generalnie... I generalnie to był pierwszy poziom. To był pierwszy poziom, jest banalny na 3 gwiazdki. Ja się po prostu nauczyłem. Oczywiście nie byłbym taki dobry, gdybym nie oglądał wcześniej tego Gimpera, ale no cóż, tutaj jest gorzej, bo tutaj szczerze mówiąc nie do końca wiem nawet co Gimper robił. Czekajcie, bo tutaj trzeba ich chyba szybko ratować. Aha, już widzę, że 2 spieprzyłem. O, cholera, tutaj już hajsy się. Już hajsy schodzą. O fuck. Ja nie wiem co się dzieje, cholera. Kontrol, co to robi? Kontrol to jest dynamit, okej. Czyli robimy, a co robi Q? Nie mam pojęcia. Nie, W to jest dynamit. A E? Aha, E to są te ziomsy. Dobra, to robimy inaczej. Fuck! Dobra, o, dobrze, to jest dobrze. Teraz robimy shiftem. Bym chciał to, ale w sumie tego nie trzeba otoczyć. O shit! O shit, ja tego nie ogarniam. Ja tego po prostu nie ogarniam. A da się to po prostu zrobić, czekajcie, tak. W sensie o tak i teraz sobie tak ładnie. O shit, ale to słabe. Czekajcie, bo w sumie nie da się, bo przecież to mnie przepali. I tyle. No cóż, ja tutaj w ogóle muszę jeszcze minutę przeżyć, więc to będzie naprawdę ciężkie. Zaraz zobaczymy, może to jest tak na pałę. Tak na pałę to w sumie czemu nie, może się uda. Bez kitu to może być ciekawe w sumie. Naprawdę ciekawe. Ale coś mi się wydaje, że mi się to niestety nie uda. No ale cóż, no... W sumie... No cóż, jakby to powiedzieć... No cóż... Może się uda, nie no. Nie, bo ja muszę przeżyć 3 minuty, a jeszcze... Wtedy czas leci szybciej? Nie, wtedy czas też nie leci szybciej. Dobra, przegrałem sobie. Ogólnie jestem w dupie. Try again. Tutaj już będzie dużo bardziej to skomplikowane. Tak. Tutaj trzeba od razu poogarniać. Zamknij mordę. Ty spierniczaj. Tutaj już nie dałeś rady. Tutaj trzeba poogarniać. Ty gościu. Idziesz sobie... Czekajcie, źle to zrobiłem. Cholera, spieprzyłem. Dobra, ty na razie gościu, a nie, w sumie ty to możesz to przebić, no nie możesz to przebić, pewnie, że możesz to przebić, hehe, czemu nie? I teraz chciałbym, wiem, że zaniedbuję to, ja pewnie dupy dam zaraz. Okej, dobra, pięknie, tutaj się to wlewa i teraz tutaj jest to zategesowane, dobra, ty na razie tutaj korek, fucking shit. Fuck, no ja tego po prostu nie ogarnę, jestem w to za słaby. Cholera, ta mapa jest naprawdę, naprawdę trudna. To jest straszne, dobra. Ja myślę, że ja po prostu już to przegrałem. Nie mam co liczyć tutaj na coś więcej, tak naprawdę. To cholera, mogłem jeszcze zablokować, tak naprawdę. Dobra, z tego co widzę, to już nie ma sensu. Dobra, robimy tak, restart jest. Nie ogarniam, jak ja mam to... Stop, ty wypierniczaj. Ty wypierniczaj, dobra. Ty gościu.
idź się tutaj zabić. Ty gościu, idź tutaj, szybko. Fastem. Cholera, nie chciałem wcale używać tej spacji, no teraz. Dobra, czekajcie, tutaj na razie mogę tego użyć. Tutaj to nie wiem, co się będzie działo. Tutaj też muszę tego użyć, na razie. I tak samo tutaj, dobra. Na razie tak jest gites. Czy tutaj coś mi leci? Nie mam pojęcia. Zrobimy sobie coś takiego, na razie. I teraz stop. Stop, 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 przesadziłeś, przesadziłeś, gościu. Cholera, cholera, cholera. No i koniec, no po prostu koniec. No nie tak to miało wyglądać, dobra. Trudno. Idź teraz. To będzie, nie, dobrze, tutaj może być. Idź tutaj, gościu. S, dobrze. I teraz ty, gościu, idź sobie. Cholera, tutaj będzie lipa. Nie, dobrze, może być. Może być, cholera, 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 cholera. Dobra, tutaj dawaj to. I dawaj to. Dawaj to. Dobrze, pięknie. Tutaj jest, tutaj through a wall. O cholera, dobra, stop. Shiftem, tutaj, na szybko. Czy coś się tutaj dzieje? Tutaj się przebija przez ścianę. Dobra, teraz lecimy, ten gościu niech leci tutaj. Dawaj, 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 dawaj. Teraz klikamy dynamit. I dynamit tutaj, pięknie. I to się przepali, to... Fucking shit, no zajebiście, po prostu koniec. Fuck! Tutaj jakim cudem? Przecież tutaj był dynamit! What the fuck? No to koniec. Jakim cudem to się stało? Przecież tam był dynamit, tam była dziura, to wszystko powinno wlecieć do dziury. Dobra, zrobimy to inaczej. Oczywiście tutaj od razu spacja. Fuck, dobra. Ty gościu, wypierdzielasz. Tutaj zrobimy tak, tutaj robimy tak. Tutaj robimy W, idź gościu, tutaj idziesz wybuchnąć sobie. Dokładnie tak. Ty gościu, tutaj też idziesz sobie wybuchnąć. Idziemy sobie wybuchnąć. Pięknie, gdzie teraz? Shift tutaj. Tutaj, cholera, to jest problem. To jest duży problem. Dobra, zrobimy tak. Tutaj też cholera jasna, może być nieciekawie. Ale dobra, tak naprawdę to tutaj jest też dość duży problem. I tutaj, na razie tutaj, czy ja wiem, tutaj to Gunwo jest, a nie problem. Tutaj jest problem, tak naprawdę. Dobrze było to tutaj zrobić. Na przykład tutaj sobie dać to. I teraz znaleźć jakiegoś krasnoluda frajera, który pójdzie tutaj zginąć. O, to się wszystko tutaj wylewa. Tutaj leci ta woda, która może mi uratować tak naprawdę dupę. Ale na wszelki wypadek to zrobię, żeby woda jakby tutaj... Cholera, widzę, że tutaj ma, może być naprawdę cienko. Tak samo tutaj. Dobra, jest krasnolud frajer. Krasnolud frajer, idź tutaj sobie. Po prostu sobie idź tutaj. O cholera, nie, dobra. Tutaj jest git, tutaj jest naprawdę dobrze. O shit, o shit, o shit. No to jestem w dupie, no cholera jasna. Tutaj, o cholera, tę wodę powinienem zablokować tutaj. Teraz po co ja to zrobiłem? Teraz to mi tylko będzie gorzej. O fuck, no nie, nie zdążę, nie zdążę. Fuck, fuck, fuck. Jak ja mam to zrobić? Jak ja mam to zrobić? Dobra, tutaj zrobimy na razie sobie coś takiego. Widzę, że tutaj, o fuck, woda. Dobra, to woda to kij w dupę. Napierniczaj, gościu, cholera jasna, dobra, jest kolejny. Czy kolejny może mnie uratować przed czymś? Teraz już nie do końca, bo spieprzyłem. A jeszcze mógł, ale wydaje mi się, że tak naprawdę nie musi. Problem polega na tym, że ja nie wiem, czy ta woda, powiedzmy, nie umie się przebijać tak samo. Tego gościa trzeba będzie po prostu pilnować tutaj, żeby on nic tutaj nam nie zrobił tak naprawdę. Dobra, tutaj nie mam co. Dobra, ten gość tutaj wybuchł, czyli jest naprawdę dobrze. Czyli chyba już to przeszedłem. Teraz tylko się opiekować tym gościem. Nie powinno się... Aha, nie, dobra. Ewentualnie tutaj. Chodźmy, tutaj, idź tutaj, cholera. Nie stać mnie na to? O co chodzi? Czyli za to się płaci, tak? O cholera. No to nie, no nie, no nie. Po prostu no nie. Tutaj to kij w dupę, ale tutaj, cholera. Cholera. Cholera, no. Ale dobra, 10 sekund. To damy radę, to damy radę. Naprawdę damy radę. Wszystko powinno być ok. Tak mi się wydaje. Dwie sekundy, tak? Jedna? Survive. Uwaga. Dobra, udało się. Oh yeah, udało mi się. Czyli przeszedłem to. Przeszedłem, dobra, tylko że na jedną ten. Ale robimy tak, main menu. Zaraz zobaczymy, co my tutaj mamy zrobić tak naprawdę. Campaign, challenges.
Cholera, nie chciałem tego klikać. Chciałem przeczytać, stop. Main menu, tak, bo chcę po prostu przeczytać, co ja mam tutaj zrobić. Campaign, dobra, challenges, katastrof. Dobra, hold of a huge amount of water and lava for 3 minutes. Co zrobiłem? Have more than 1000 gold left in the end i don't use a single dynamite, darning the entire challenge. What the fuck? Dobra, czyli muszę mieć więcej niż 1000 golda na sam koniec i nie mogę używać ani jednego dynamitu. To jest dobre i powiem wam tak, ja dzisiaj jeszcze spróbuję sobie zrobić ten challenge, a w następnym możecie mi powiedzieć, czy ja mam maksować te challenge i się męczyć, czy nie. No i zobaczymy. Dobra, to teraz spróbujemy. Jak to zrobić bez dynamitu? Dobra, widzę, że tutaj jest cienko. Fuck, dobra, stop. Nie wiem, jak to zrobić. Cholera, nie wiem, jak to zrobić. No, po prostu nie wiem. Tutaj robimy taki ten. Gdzie są jakieś ziomki moje? Bo gdzieś tutaj na pewno są jeszcze moje ziomki. Na przykład tutaj. I ty, gościu, gdzieś tutaj nie ma żadnych tych. O, tutaj są te. Idź tu. Koniecznie. O, fuck. Dobra, teraz zdążę. Powinien. Jak się do tego do... Oh, fucking shit, no i zaniedbałem. Cholera, oczywiście, że zaniedbałem, do jasnej cholery. No to koniec chyba, szczerze. Nie wiem, czy jest sens to kontynuować. Tak samo tutaj. Myślę, że jeszcze jest szansa, powiedzmy, na to. Taki gość sobie tutaj przyjdzie, tutaj damy dynamit. Wiem, że dynamit to nie będzie na 3 gwiazdki, ale przynajmniej będzie na 2 toporki. Fuck. Tak naprawdę to tutaj gościu powinieneś ten. Idź tutaj się wybuchnij. Fucking shit, no nie. No nie, no po prostu no nie. O fuck, jeszcze tu. Serio? No to koniec. Czekajcie, jeśli ten gościu. Ha, ten gościu umarł. Fuck, a dobra. Skoro ten gościu umarł, to robimy restart znowu. I robimy inaczej. Ty idź tam. Ty idź tam, ty idź tam. Teraz. Dobra, ty żyjesz. Dobra. Ty też żyjesz, na razie. Wiadomo, że na razie, niestety. Dobra, teraz robimy tak. W tutaj, koniecznie gościu tutaj, bo to jest strasznie niebezpieczne. No i to możemy dać tutaj. Powiedzmy, dawaj gościu tu. Jakiś typo musi tutaj przyjść i się poświęcić. Ty, gościu, nie kop w tę stronę, bo cię... A nie, dobra, ty, gościu, idziesz tu w takim razie. Tutaj dam to, żeby nic się nie stało. Problem polega na tym, że tutaj przecież też idą i tutaj też idą. Dobra, zrobimy tak. Tutaj, gościu, ten, idziesz się tutaj poświęcić. Bez sensu, cholera! Czy da się to sprzedać? Fuck, ale nie dostał... Fuck, nie o to mi chodziło, co za bullshit, nie mogę. Dobra, trudno. Bo tutaj przecież ta woda przyjdzie. Bo tutaj przypłynie woda i woda się z tym ten, te geśnie. O, fuck, no i zaniedbałem. No i oczywiście, że zaniedbałem, czy ja zawsze muszę coś zaniedbać. A nie, dobra, tutaj się udało. Już myślałem, że właśnie się nie udało, ale na szczęście się właśnie udało. Tutaj, gościu, zaraz ten te geśnie. Czy jedynym problemem teraz jest to, tak naprawdę? XD. No. Myślę, że to przetrwa. Dobra. Teraz tak, widzę, że tutaj... No, to powinno styknąć. Gość się tutaj pierdzielnął. Ten tutaj ogarnia nam pieniądze. O, fuck! Shit! No nie. No po prostu, no nie. No po prostu, kurde, no nie. Jak to się stało? Jak ja to przeoczyłem? Kto tutaj przyszedł i to rozwalił? Ja pierniczę, mam jakiegoś krasnala debila. Krasnal debil. Fuck. Nie będę miał ponad 1000 tego. W ogóle tego nie przeżyję pewnie. Nawet jeśli przeżyję, to troszeczkę słabo to będzie wyglądało. Ale powiem wam, że gra mi się naprawdę zajebiście podoba, bo gram w nią pierwszy raz. Ona oczywiście jest free to play na Steamie, więc można sobie ściągnąć bezproblemowo. Jest też wersja jakaś płatna.
Jest też jakaś wersja płatna, czy coś w tym stylu, ale to już kij z nią w dupę tak naprawdę. Fuck, no nie, tędy się przerżnie ta lawa. Nawet jak się tutaj, ale no zobaczymy, może uda mi się to wygrać. O cholera, nie kop tego debilu, no co za idiota, no. Ja pierdolę. Nie kop tego debilu, no nie, no nie, no nie, no nie. Może mi się uda, czekajcie, no bo... Chociaż te 5 sekund jeszcze przetrwać. Jeszcze 3, 2, 1... Dobra, udało mi się, przynajmniej to wygrałem. No troszeczkę słabo to wyszło, ale ogólnie wygrałem, więc w sumie... A nie! Jeszcze teraz mi każe 10 sekund czekać. Matuchno bosko. Matko bosko, no nie przeżyję, nie przeżyję. No nie, no nie. Jest. Dałem radę? Dałem radę! Dobra, więc to było na tyle w tym odcinku. Wiem, że nie dałem rady tego przejść na 2 toporki, no ale co już, to już nieważne, więc to było na tyle w tym odcinku. Powiedzcie mi, dajcie mi znać, czy chcecie więcej tej gry. Oczywiście, jeśli chcecie tej gry, to like jest tutaj obowiązkowy, ze względu na to, że po prostu jeśli nie będę widział lajków, to nie będę kontynuował gry. Ja wiem, że tak się, że branie lajki, ble, 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 ble. Ale robię to tylko pod pierwszym odcinkiem, żeby zobaczyć, czy wam się po prostu seria podoba, więc dajcie znać, powiedzcie mi, czy mam grać na przykład właśnie maksując wszystkie poziomy, czy tak jak teraz na jeden toporek wystarczy i tyle, więc no, jeszcze raz, to było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, zapraszam was do komentowania, subskrybowania, lajkowania Facebooka oraz oceny filmu i wielkie dzięki za oglądanie, na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku, siema!